co, nie, no teraz to nie mogę za bardzo gadać, bo Kulisy Sławy z nami kręcą. Naprawdę. No jak to czym się zasłużyliśmy? Bo jesteśmy po pierwsze fajni, a po drugie, no wystarczy, że z jednym chłopem posiedzisz 25 lat. Trafili idealnie na siebie, ponieważ Wojtek był zawsze takim człowiekiem spokojnym, powiedziałbym nawet refleksyjnym, a Olga była bardzo energetyczna i taka pełna właśnie jakichś szalonych pomysłów. Wydaje się, że te dwa temperamenty różne stworzyły jakąś taką idealnie pasującą całość. Fajnie, skąd tak wyspokój te oczy. Hmm? W każdym związku, tylko Wojtek, sorry, no, że, to tak, że tak powiem, ale no, nie może być dwóch kierowników, prawda? Ja myślę, że tam kierownikiem jest Ola. Myślę, że on tak mądrze w tym związku potrafi się troszkę wycofać, potrafi zrobić w przód, w bok. Taki jest taktyk. Olga Borys i Wojciech Majchrzak od 25 lat są razem. Mają nastoletnią córkę, dwa psy, ptaszki i wspólną zawodową pasję – aktorstwo. Praca jest konkretna, w pracy jest dosyć zasadnicza, w ogóle nie jest zwariowana, w ogóle nie ta Olga, którą znamy z ekranu. Tak? Mhm. Co zrobiłam? Olga jest błyskotliwa bardzo i pracowita. Zobaczycie, co ona mi zrobi na kitce. Robi karierę naukową, jak można to chyba określić, uczy studentów. Nikt nie ma w Warszawie takiej fryzury jak Olga Borys. Nikt. Z Olgą pan współpracuje. Jaka ona jest w pracy? No okropna, jak to Olga. Klaudia? Która to odpowiedź? Nie wiem. Polski Klaudia. Klaudia! Poza sceną się fajne rzeczy dzieją. Wojtek jest przede wszystkim cudownym kompanem. Raczymy się różnymi miłymi rzeczami, szczególnie naszej produkcji. Ja i Wojtek produkujemy sobie takie cytrynóweczkę, mogę zdradzić, naszej produkcji, gdy rozmawiamy o życiu, żartujemy sobie i to jest taki fajny facet po prostu. No. Różni. Muzyka. O, tak, muzyka. Na zdrowie, Kasia! Kichnął nasz pies. Co jeszcze nas różni, Olga? Wojtek, no rozmiary ubrań. No przede wszystkim jesteśmy ze sobą dlatego, że wszystko nas różni. Jak się kłócicie, to o co? O byle co. O wszystko. On mnie zawsze pyta, gdzie coś położył, jak ja w ogóle nie mam pojęcia, gdzie on położył coś. Odłóż tę grę wreszcie, bo już mnie to denerwuje. Ale to ja do ciebie tak mówię? Ja tak do mnie mówię do ciebie, porozmawiaj ze mną. No, a ja lubię grać w gry. Ciche dni się zdarzają? Nie, nigdy. Awantury, tak.